Proszę księdza, istnieją jakieś stosunki pomiędzy Bractwem Świętego Piusa X a Stowarzyszeniami Tradycji Rodziny i Własności i u nas na gruncie krakowskim pomiędzy Bractwem a odnową TFP, czyli Stowarzyszeniem Księdza Piotra Skargi? Czy nie ma takich stosunków, jeżeli ksiądz jest jakby... Czy ja o tych stosunkach nie wiem, chociaż jestem tutaj, nie wiem, tak zwanym przeorem w Krakowie Bractwa, ale jakoś ze mną stosunków nikt tutaj jakiś, akurat nie ma jakiś nie tego. Więc nie, pod tym względem jakoś nikt do mnie nie przyszedł, nikt nie jest, więc jakoś nie ma. Obawiam się, że to jest kwestia poprawności politycznej, bo kontakt z nami to jest jak z trędowatymi, to się to automatycznie jest utraktowane jako zdrada jakaś, więc obawiam się, że mogą się też i bać pod tym względem, żeby nie zostały im fundusze cofnięte z kurii. To jest prosty argument. Ten argument jest dosyć mocny. No, jak zrobicie coś nie takiego, no to nie ma pieniędzy, nie ma dotacji, nie ma rozwoju. No więc krótko. Ja nie mówię, że oni nas jakieś tam sympatii nie darzą. Może i darzą nas sympatię, tylko może jest to taka cicha sympatia jak Nikodem z Ewangelii, który przyszedł w nocy i do Pana Jezusa zabawał przed Żydami. Z tak mniej więcej funkcjonuje. Czasami na przykład w Warszawie miałem kontakt z tym, to jest krucjata chyba młodych. Jak na przykład był różaniec odmawiany na krakowskim przedmieściu przed tą paradą tych sodomitów, czy jak tam ich zwać, to wówczas tam kilka osób przyszło, no i pytali się, żeby ksiądz jakiś przyszedł. Ja przyszedłem raz nieproszony, prowadziłem różaniec, a drugi raz sam ten chłopak przyszedł z zapytaniem, bo mówi, że żaden ksiądz nie pójdzie tam. Że tylko z księża z Bractwa tam pójdą, bo żaden nie chce pójść, nie pójdzie. Więc to jest też, no nawet chociażby, żeby proboszcz wyszedł z tej parafii, kto kościoła, nikt nie wyszedł. Tam jeszcze jest ksiądz Małkowski, który czasami wychodzi z takich akcji, ale poza tym to, no to jest to, że się boją przeniesienia, boją się represji. My się tego nie musimy bać, się na przykład nie muszę bać, co mi biskup powie. Może i powiedzieć, no z całym szacunkiem wysłucham ekscelencji i szanuję jego godność episkopalną, ale tyle się, na tym się kończy. Czy macie status prawatury, tak? Nie mamy. My jesteśmy tacy partyzanci. Taka partyzantka, wie pani. W Polsce była zawsze partyzantka modna. I dobrze funkcjonowała. A jaka jest szansa, że to się w najbliższym czasie zmieni? Nie wiem. Tak naprawdę to nam aż tak na to nie zależy bardzo. No ale właśnie są pewne głosy i ruchy ze strony Watykanu, puszczane tak. Weter i czy to jest jakieś odwracanie uwagi, czy... Nie, to prawda, że tam są jakieś rozmowy, że papież Franciszek tam jakieś robi w tym kierunku jakieś ruchy, ale czy co z tego będzie, nie wiem, to zobaczymy, tak naprawdę to przełożoni nasi decydują, a nie wiem, nie mam pojęcia, co z tego będzie, ale powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli to co to zmieni? Co to ma zmienić? Nie wiem, czy państwo zastanawiali, co to zmieni? Czy państwo z tego powodu co do nas do kaplicy przyjdą wszyscy? Czy wydaje mi się, że jest część wiary, ale nie, no to... mają pewną taką... Ale proste pytanie, czy państwo wszyscy wtedy do nas do kaplicy przyjdą? Co? No z tego niściwie jest prelatura personalna. Jeśli już naprawdę jest wszystko uporządkowane, czy państwo wszyscy wtedy idą do nas do kaplicy? Nie. Proste. Więc to pokazuje... Jedno, bo tak, papież nie powiedział, że nasza spowiedź jest teraz ważna. Myśmy zawsze była ważna, ale dobrze, teraz jest ważna. Mogę sobie państwu zadać pytanie, ile osób więcej wyspowiadałem spoza naszej kaplicy? Jedną? Dwie? Więc to jest tak naprawdę, to nic nie zmieni. To, co my głosimy, jest tak niepopularne, że to nic nie zmieni. Gdyby, proszę zobaczyć, ONR jest legalny. I co, tłumy się garną? Nie. Dlaczego? Bo to nie chodzi o legalność, nie chodzi o tą nalepkę prawny bądź nieprawny, tylko bezprawny, tylko chodzi o to, co jest zawarte, treść. A to się nie zmieni. I to jest dla mnie też taki, to jest trochę dziwne też, no bo ja na przykład nie będę mógł się z tymi księżmi dogadać. Bo ja im powiem, no ja z wami koncelebry nie odprawię, no przykro mi, no możemy się spotkać na kawę, możemy porozmawiać, ale jak zaczniemy rozmawiać na tematy doktrynalne, to kłótnia będzie. No bo się nie dogadam z nimi. No bo oni będą mówić o ekumenizmie. Ja rozumiem ekumenizm nawracać innych na wiarę katolicką. Oni powiedzą, nie, musimy bratersko dialogować.
Ja mówię, z wami mogę pogadać, ale z innych będę nawracać. Zresztą was też musiałbym wtedy nawracać chyba, jak tak byście uważali tamci. Ale... No więc jest to, to nic nie zmienia. Dla niektórych bojaźliwych rzeczywiście to coś by zmieniło. To może coś by zmieniło, bo teraz już by się tak nie bali. Tylko to jest też, proszę zauważyć, jeśli człowiek się nie jest na tyle zdecydowany, żeby sama prawda go przekonała, a tylko ten potrzebuje aspekt legalności, to on jest słabo przekonany. To on jest naprawdę słabo przekonany też. To wtedy taka osoba, jeżeli nagle coś nie powiedzie się, odejdzie, z powrotem odejdzie. To tak nie powinno funkcjonować. Jeśli ktoś jest przekonany, to mu jest to szybko obojętne. Jeżeli widzi, że to jest prawda i to jest niesłuszna kara, to wtedy nie ma żadnych problemów z tym względem, pod tym względem. Tylko musi dostrzec, że to jest niesłuszna kara, że to jest niesłuszne traktowanie. Zresztą mogę sobie Państwu zadać pytanie, że to, co powiedziałem dzisiaj o mszy świętej, nie wiem, czy to zasługuje na to, żeby nie pozwolić takiemu księdzu mszy odprawić w kościele katolickim. Nie wiem, nie muszę Państwu mi odpowiadać na to pytanie, ale czy tacy kapłani, na przykład jak nasi kapłani, no nie wiem, nie zasługują na to, żeby ich do kościoła wpuścić? A rzeczywiście nie wpuszczają. Raz już ślubu miałem udzielić. Młodym małżeństwo czekało już, praktycznie wszystko było niby załatwione. Proboszcz niby zgodził się na to, choć wiedział, że jestem z bractwa świętego Piusa X, nie świętego Piotra, Piusa X. I on 2 godziny przed tym nagle się kapnął, że coś tutaj błąd popełni, że nie powinien księdza dopuścić. 2 godziny przed ślubem. Panna młoda jedzie, pan młody przyjechał jeszcze, zanim pan młody zaczął z domu wyprowadzać, przyjechał do proboszcza i się pytać, co jest zgrane, co tu teraz będzie. A proboszcz tylko mówi, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jak mantrę, nie mogę. Zero miłosierdzia. Tak mówi się o miłosierdziu, zero miłosierdzia. Ja zażartowałem, nawet ten z kurii powiedział, że nie można księdza, czyli mnie, wpuścić na ten, do kościoła. To nawet, nie wiem, ptak se wleci. Nawet, ja się pytam, proszę księdza, to może na terenie kościoła chociaż jest taki ołtarz, na części terenu kościelnego, za płotem. Mówi, nie można wpuścić na teren kościelny. To nawet pies się przeciśnie przez bramę i wejdzie na teren kościoła. Nie można. Zażartowałem, proszę księdza, bo to był akurat wojskowi. Zażartowałem, proszę księdza, tutaj jest wojsko polskie, to wejdziemy siłą. To poszedł, zamknął bramę. Ale proszę sobie wyobrazić, jakie to jest, no to jest, nikt by się o tym nie dowiedział. Ja nie robiłem to po to, żeby rozgłos robić, że o, teraz pozwolili w czymś. Mi to obojętne jest. Chodziło mi o tych młodych, chcieli mieć ślub i tak dalej, wszystko. I teraz no, jedzie ta dziewczyna, no jedzie do tego ołtarza. No, i tak naprawdę jechali do kościoła i były telefony ze mną, proszę księdza, będzie ślub czy nie będzie ślubu? Co robimy? Do końca. Ponieważ byli to wojskowi, więc muszę polową go odprawić. Prosiłem tego księdza, proszę, czy mógłby dać ksiądz mi stół i dwie świeczki, bo akurat tego nie miałem, wszystko tylko tego nie miałem. Zwlekał, nie chciał mi nawet stołu dać i 2 świeczek. No i dobrze, że tego nie było, bo po prostu deszcz dokładnie, kiedy by ślub lunął, to tak lunęło. No więc co skończyło się na tym, że mszy nie było, tylko był sam ślub, proboszcz udzielił ślubu, zrobił to po prostu tako, szybko, dobra, zrobione, poszedł i tyle. Bo nie chcieli mieć przetradycyjną. Więc to pokazuje, ja mówię to proszę księdza, i skoro to jest parafianka księdza, obowiązkiem księdza jest zapewnić swojej parafiance, według miłosierdzia też Boże, miłosierdzia, który jest tak propagowany, dajcie jej księdza, który tą mszę odprawi. Nie ma. I to pokazuje, jakie to jest, jak to funkcjonuje. I no więc tacy księża, którzy normalnie, ja bym sobie po prostu był jakimś tam wikarym, w jakiejś tam parafii sobie siedział, po prostu bym sobie jeździł na wsi rowerkiem od gospodarstwa do gospodarstwa, święciłbym obory, krówki, kozy i wszystko, co tam łazi. Chodziłbym jak wiejski jakiś tam wikary. Bym sobie funkcjonował, no teraz nie ma takiej opcji. Na przykład u nas co niedzielę robię 600 kilometrów akurat, także Kraków, Chorzów, Wrocław i z powrotem do Krakowa, także co niedzielę. Mniej więcej samochód 4-5 tysięcy w ciągu miesiąca robi, także tak to funkcjonuje. Dla mniej więcej 150 wiernych. Więc taka jest sytuacja, tak to wygląda. Dlaczego? Dlatego, że to głosimy, co głosimy. No, to jest jedyny powód, że tak to jest.